Poznać odpowiedzi? Znajdziesz je na Dolnym Śląsku. Pytaj, odkrywaj, podróżuj bezpiecznie. Środa, 24 listopada, Violetta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. 7 nowych kolumbariów z 10 niszami w każdym powstało na bolesławieckim cmentarzu komunalnym. Ten rodzaj pochówków zmarłych jest coraz częściej stosowany przez ich rodziny, stąd decyzja o budowie kolejnych kolumbariów. Pierwsze kolumbarium na bolesławieckim cmentarzu komunalnym pojawiło się przed 10 laty. Wtedy to zbudowano 2 kolumbaria po 10 nisz w każdym z nich. Stanęły wtedy naprzeciw kaplicy cmentarnej. Od tamtego czasu sukcesywnie pojawiały się kolejne i powstała już cała aleja takich obiektów. Dokonujemy odbioru tych nowych kolumbariów, dlatego jest to ważne, ponieważ jest duże zapotrzebowanie społeczne. Sporo osób jest zainteresowanych takim sposobem pochówku. Dotychczasowy ciąg został poszerzony o 7 takich właśnie kolumbariów. Każdy ma 10 tych nisz. W każdej niszy można umieścić 4, może nawet 5 urn, co by oznaczało, że łącznie jest tutaj miejsc na około 280 do 300 pochówków. Wszystkie kolumbaria budowane są według jednego wzoru z żelbetowych prefabrykatów. Na poziomie terenu uzupełniają je 2 betonowe stopnie do umieszczania na nich zniczy i kwiatów. Koszt 7 nowych obiektów wyniósł ponad 175 tysięcy złotych i został pokryty z budżetu miasta. Będziemy obserwować czujnie, jak duże jest zainteresowanie. Z tego co wiem, w zasadzie jeszcze nie odebraliśmy, już mamy 7 miejsc zarezerwowanych. To jest fragment dzisiejszego spotkania tutaj na cmentarzu. Oprócz kolumbariów też odbieramy w taki sposób mało uroczysty, ale roboczy. Odbieramy też kolejną nową alejkę na cmentarzu. To jest taka tradycja, że każdego roku nasz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej realizuje kolejną alejkę już w takim standardzie, aby można było po tym przejść, nie mocząc nóg w błocie. Coraz częstsze stosowanie pochówków w kolumbariach, ale też w urnach, które są składane do ziemnych grobów, wciąż aktualnym czyni pytanie o utworzenie w Bolesławcu krematorium zwłok. Jeśli chodzi o krematorium, pojawiają się co jakiś czas inwestorzy, którzy chcieliby takie krematorium zbudować, ponieważ no niemalże chyba w 100% w Polsce krematoria są działalnością prywatną. To wynika z przepisów dotyczących gospodarki komunalnej. I my zawsze chętnie z takimi osobami rozmawiamy. Najpoważniejszy inwestor nawet kupił grunt, zmieniony został plan zagospodarowania przestrzennego i byliśmy przekonani, że to się już powiedzie, ta inicjatywa. To miało być na ulicy dawniej 2. Armii Wojska Polskiego, dzisiaj generała Fildorfa Nila. Inwestor się wycofał. Jeśli zatem pojawią się inni inwestorzy, to władze miasta deklarują gotowość do rozmów w tej sprawie. Przed nami wydarzenia w skrócie, w których powiemy m.in. o sukcesie pochodzącego z Bolesławca Błażeja Biegasiewicza. We wtorek w Polsce było 28 380 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Na Dolnym Śląsku była to rekordowa tej jesieni liczba 2178 przypadków. W powiecie bolesławieckim było ich 91. Rekordową tej jesieni była też liczba zgonów osób zakażonych, bo 460. W naszym regionie zmarło 28 osób, a w tym jedna w powiecie bolesławieckim. Bolesławieccy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca miasta, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Do zatrzymania doszło w trakcie rutynowej kontroli drogowej.
Okazało się przy tym, że pojazd, którym się poruszał, był w złym stanie technicznym i policjanci zatrzymali też dowód rejestracyjny. Mężczyźnie grozić będzie do 2 lat więzienia. Dzieci z Bolesławskiego Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. W tym dniu w przedszkolu królował kolor niebieski. Przedszkolaki poprzez opowieść, zabawę, piosenki, filmy edukacyjne dowiedziały się, co to są prawa dziecka i kto je im gwarantuje. Bolesławianin z pochodzenia, Błażej Biegasiewicz, otrzymał na 11. Forum Młodej Reżyserii Nagrodę Główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za reżyserię spektaklu Ojcowie. Młody reżyser z Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych został doceniony za odwagę zmierzenia się z tematem nieobecności ojców. Dodatkowo Błażej Biegasiewicz został wyróżniony przez dyrektora artystycznego Teatru TR Warszawa. Dzięki temu otrzymał zaproszenie na staż artystyczny w tym teatrze w sezonie 2022-2023. W najbliższą niedzielę w Krępnicy odbędą się zawody rowerowe Gravelowa Jesień – Bory Dolnośląskie 2021. Wyścigi na kilku dystansach odbywać się będą od 10 do 16. Zapisywać się można poprzez portal internetowy www.ultimasport.pl. Można to czynić do 26 listopada do godziny 20. W najbliższy weekend na Zamku Kliczków odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Wyścigi Psich Zaprzęgów. W sobotę zawody odbywać się będą od 9.30 do 15.00, natomiast w niedzielę od 9.00 do 14.00. Wyścigi odbędą się w ramach projektu Wyścigi na pograniczu Polska-Czechy – Poznajemy się przez sport, który jest współfinansowany z pieniędzy unijnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o zasadach ubiegania się o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Okazuje się, że mimo obowiązującego od początku tego roku nowego wzoru protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, do zakładu wciąż wpływają wnioski na starym wzorze. W pierwszym kwartale tego roku tylko na Dolnym Śląsku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 953 jednorazowych odszkodowań na kwotę 7 700 000 zł. Było to o ponad 1 000 000 zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ma to m.in. związek z tym, że od 1 kwietnia tego roku do 31 marca 2022 wzrosła kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ten wzrost wynika także z tego, że w tym roku wzrosła kwota, jaka jest wypłacana za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Do marca przyszłego roku wynosi ona za każdy procent 1033 zł. Ze statystyk ZUS wynika, że tylko 3,3% z całej puli odszkodowań wypłacone zostało osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy tylko 34 razy złożyli w pierwszych 3 miesiącach tego roku wnioski o odszkodowania. Osoby zatrudnione na umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych złożyły w tym czasie 953 wnioski. Przypominam, że o to odszkodowanie, które możemy dostać z ZUS po wypadku przy pracy, staramy się dopiero wtedy, gdy zakończyliśmy cały proces leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdemu ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. O to odszkodowanie oczywiście mogą starać się tylko te osoby, które pracują legalnie i od ich wynagrodzenia jest odprowadzana składka na ubezpieczenie wypadkowe. ZUS przypomina też, że od początku tego roku obowiązuje już nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Po prognozie pogody dla Bolesławca na czwartek zapraszamy do obejrzenia naszych najstarszych archiwalnych nagrań. Ja żegnam się już z Państwem i zapraszam na wydarzenia jutro. Do zobaczenia.
W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 1 stopień Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie tylko do 4. Wilgotność powietrza 95% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże, a w nocy wystąpią mgły. Ciśnienie atmosferyczne będzie bardzo wolno spadać. W południe wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr do 16 km na godzinę z kierunków zachodnich.